Wieczór telewizji w Polsce.pl. A teraz, proszę Państwa, porozmawiamy o reklamach. Reklamach, które czasami nas irytują, czasami bawią, czasami zachęcają do kupna, a czasami wzbudzają bardzo negatywne emocje. Z nami jest pani Izabela Karska ze Stowarzyszenia Twoja Sprawa. Stowarzyszenia, które... Dobry wieczór. Stowarzyszenia, które walczy z tego typu reklamami. Stowarzyszenie zajmuje się... zwalczaniem reklam naruszających dobre obyczaje w obrocie gospodarczym. Tak bym to nazwała, tak? I tak państwo mają w swoim statucie, ale wyjątkowe osiągnięcie w Polsce, bo państwo wygrali proces przeciwko producentowi napoju reklamowanego w sposób obsceniczny, rzekłabym. Mam nadzieję, że dzieci przed telewizorami nie siedzą. To nie jest dobra nocka, więc pewnie się zajęły czymś innym. Ale to była reklama, nie będziemy wymieniali producenta pewnego napoju energetycznego. I ta reklama pokazywała klęczącą przed mężczyzną kobiety i hasło, ona już wie, co za chwilę będzie miała w ustach. Oczywiście producentowi napoju chodziło o napój, ale skojarzenia są jednoznaczne i państwo nie tylko zgłosili sprawę do Rady Etyki, ale także skierowali sprawę do sądu. Z jakim efektem? No, dla nas sukces, ponieważ tutaj rację przyznał również naszym argumentom i argumentom Rady Reklamy sąd. Wydając wyrok, sąd również ustnie uzasadnił go, czego nie musiał robić, podkreślając, że faktycznie ta reklama uderza w dobre obyczaje, zwłaszcza, że jest kierowana do ludzi młodych. No bo oni są głównie odbiorcami tych napojów energetycznych, więc nic dziwnego. Tak, to jest, te państwa roszczenia opierały się głównie na artykule ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która mówi, że czynem nieuczciwej konkurencji jest reklama sprzeczna z dobrymi obyczajami i uchybiająca godności człowieka. I to w tym miejscu miało miejsce. No, co prawda kara 60 tysięcy złotych dla potężnego producenta tego napoju chyba jest nieodczuwalna, ale być może jest przestrogą dla innych. Bardzo byśmy chcieli, żeby tak była odebrana ta sprawa, bo to nie tyle chodzi o firmę Waterius, która akurat w tym momencie stała się przedmiotem naszego pozwu, ale też chcemy pokazać, że tego typu materiał promocyjny niestety będzie kosztował i każdy, kto tego typu reklamę wyprodukuje, będzie ją udostępniał w obrocie gospodarczym, musi się liczyć z pewnymi kosztami pozwu sądowego. No tutaj wystąpiliśmy w obronie przedsiębiorców, którzy uczciwie postępują i tego typu promocji nie podejmują. A nie boi się pani, że właśnie takie zamieszanie wokół procesu i nagłośnienie tej sprawy jest dodatkową reklamą dla producenta? Można by to tak odczytywać i dopatrywać się jakichś korzyści właśnie dla producenta. No z jednej strony mnie trudno postrzegać informację prasową, w której mówi się o firmie, że nieuczciwie postępuje i wykorzystuje wizerunek kobiety w taki sposób, odwołując się do stylistyki, powiedziałabym, pornograficznej wręcz, nie licząc się z kosztami, jakie ma to na młodzież, która taką reklamę widzi. No trudno mi mówić, że to jest reklama. Oczywiście z drugiej strony... O właśnie, przepraszam, że pani przerwę. A co o tej reklamie pani powie? Reklamującą, reklama, która zachęca nas do kupienia takiej szminki. Mhm. No jeśli jest tutaj wykorzystany wizerunek dziecka z pomalowanymi ustami w dosyć takim wymownym geście, to być może warto byłoby się tą reklamą zainteresować. No, chyba bo to nie jest przykład polska reklama, też, ale też seksualizowania tak. wizerunku dzieci w reklamie. Dokładnie. Ale no, z drugiej strony możemy nic nie robić, ale też nie o to chodzi. Chcemy dać sygnał, że tego typu materiał nie ma prawa ukazać się po prostu w przestrzeni publicznej. 80 chyba procent reklam zachęcających do kupna różnego rodzaju przedmiotów jednak wykorzystuje wizerunek kobiety. Ale w niektórych reklamach kobieta jest traktowana jak towar. Ja myślę, że jeszcze w zbyt wielu reklamach kobieta stanowi jakiś dodatek, który ma uatrakcyjnić produkt. Niestety, no, jak stowarzyszenie działa od 10 lat blisko, to też obserwuję, że ten trend się zmienia. Natomiast nadal takie reklamy się pojawiają. Czy to jest dachówka, czy to są materiały budowlane, innego rodzaju spożywcze. Ciągle ciało kobiety jest traktowane jako coś, co ma podbić sprzedaż, atrakcyjność.
Badania w Stanach wyraźnie wskazują, że nie zawsze ma to przełożenie na to, że częściej kupujemy coś. No właśnie, że to raczej są incydentalne zakupy pod wpływem takiej reklamy. Tak, no my staramy się też wpływać na świadomość społeczną i udało nam się przez te 10 lat zbudować dużą, myślę, 22-tysięczną społeczność aktywnych obywateli, którzy mogą się różnić poglądami politycznymi, światopoglądem ogólnie, wyznaniem, natomiast łączy ich jedno, to, że nie chcą w przestrzeni publicznej oglądać tego typu materiałów. Chcą uczciwej promocji i poszanowania po prostu dobrych obyczajów. Z uszanowaniem też również praw tych najmłodszych konsumentów. Ale niestety od dawien dawna wiadomo było i to się nic nie zmienia, nawet wręcz przeciwnie, powiększa się, bo te reklamy z wykorzystywaniem podtekstów erotycznych, jak stwierdzili amerykańscy naukowcy, badacze tego, w przeciągu ostatnich lat zwiększyły się 20-krotnie. Seks się dobrze sprzedaje, bo jeżeli w reklamach nam mówią, że kup to, będziesz atrakcyjny seksualnie, będziesz uprawiał częstszy i lepszy seks, czuł się bardziej atrakcyjny, tak jak już mówiłam, no to wtedy oczywiście do takiego zakupu się zachęca, więc... Ja myślę, że to jest też efekt pewnego znieczulenia nas, wszystkich żyjących w przestrzeni w publicznej, której ten seks wylewa się w zasadzie z każdej reklamy. Czy to jest ubranie, kosmetyk, chemia, czy właśnie jakieś materiały budowlane. I to... co my robimy, ta akcja często konsumencka, gdzie aktywujemy ludzi, żeby reagowali na to, co się właśnie pokazuje, żeby wyrażali swój sprzeciw wobec tego, no ma dać do myślenia też wszystkim, że wcale tak nie musi być i to nie jest też dobry trend. Mamy nadzieję, że ta wygrana sprawa będzie też sygnałem dla reklamodawców, twórców reklam, że ten kierunek nie jest dobry. No oprócz tego, o czym przed chwilą rozmawiałyśmy, jeszcze jest takie zjawisko seksizmu w reklamach, które mówi, że kobiety są gorsze niż mężczyźni. To już się zaczęło w latach 50., bo była taka reklama Cadillaca. Zachęcała do odwiedzenia swojego salonu, wytwórcy tego samochodu zachęcali, w towarzystwie pana domu. Tam panie będą mogły się przekonać, jaką przyjemność sprawia zajęcie miejsca na fotelu pasażera. I jeszcze w dalszym ciągu jest coś takiego, że w tych reklamach jest taka myśl przewodnia, baby nie potrafią prowadzić. No to jest też taka myśl przewodnia, która nam przyświeca w walce z tymi reklamami, żeby w ten sposób nie utrwalać tego typu stereotypów, żeby no coś zmienić w tym i pokazać, że kobieta nie jest przedmiotem, który, prawda, może się pojawić, bądź też nie, który jest poddany mężczyźnie, bo w tej sytuacji najczęściej w takim układzie występuje, jako ktoś bierny, ktoś, kto jest używany. No niestety nadal pojawiają się te reklamy, ale też widzimy, jest nowy trend. W 2015 roku z ulic i budynków Rzymu zniknęły plakaty i banery, na których prezentowane było ciało kobiet. Rada miasta, władze miasta podjęły taką decyzję i mówiły, że nawet nie tylko reklamowano bieliznę w ten sposób, ale okulary słoneczne, dżinsy, pomidory w puszce. Tak. A na ulicach polskich miast są takie reklamy? Staramy się, żeby ich było coraz mniej. Jak tak wspominam sprawy, akcje konsumenckie, które organizowaliśmy od 10 lat, to jeszcze na początku takich akcji było kilkanaście w ciągu miesiąca. W tym momencie to są 2-3 akcje w ciągu roku, a czasami i mniej. Ta świadomość wzrosła i zarówno u producentów, jak i też u sympatyków naszych, którzy zgłaszają takie przypadki. Więc to jakby znika z ulic, ale cały czas jest obecne. Drugim takim jakby filarem państwa działalności jako stowarzyszenia jest walka z tym, żeby nie udostępniać pornografii dzieciom. Przede wszystkim... Znaczy, chciałabym... Strzec dzieci przed pornografią. Tak, mamy świadomość i pokazują to też badania, że no w Polsce, jak i w ogóle w wielu krajach Europy, pornografia jest zbyt łatwo dostępna. Zresztą młodzież sama to stwierdza. Blisko 90% gimnazjalistów, więc młodzież w wieku 14-16 lat, mówi, że to materiał zbyt łatwo dostępny dla nich. Gdyby wejść bardziej w statystyki, to zobaczymy, że problem jest naprawdę poważny. 22% chłopców w wieku 14-16 lat ogląda pornografię kilka razy w tygodniu. 11% robi to kilka razy dziennie, raz dziennie na pewno.
Więc nie możemy udawać, że problemu nie ma, że nie można o nim rozmawiać. My chcemy wypracować takie stanowisko, które pogodzi kilka interesów, ponieważ to nie jest problem łatwy do rozwiązania. Z jednej strony na szali musimy położyć prawo osób dorosłych do prywatności. Każdy chcący oglądać taki materiał chce być zazwyczaj anonimowy i też prawo w ogóle do korzystania z takich treści. Dajemy świadomość, że to szkodzi, ale dorosły może dokonać wyboru. Dziecko takiego wyboru nie dokona. Na drugiej szali leży bezpieczeństwo i właśnie dobro prawidłowego rozwoju dziecka. W kontakcie z pornografią dzieci nie mają szans. Nie mają wyrobionych mechanizmów oceny, że te treści są szkodliwe. W związku z czym dla nich, jeśli to jest pierwszy kontakt, to jest bardzo silny bodziec, który kreuje wzorzec tego, jak seksualność wygląda i jak w przyszłości można ją realizować. I to będzie miało potworny wpływ na to, jak ta młodzież będzie funkcjonować w życiu dorosłym. To zanim zapytam pani, jak z tym walczyć, zapytam o coś innego. A gdzie dzieci się stykają z tą pornografią? No, najczęściej przez internet, oczywiście, że tak. I tutaj blokady rodzicielskie nic nie robią? Działamy również w tym kierunku, prowadząc szkolenie, jak chronić swoje dziecko przed pornografią, edukując rodziców, inspirując ich, dając im konkretne wskazówki i narzędzia do tego, żeby właśnie wykorzystywać nowoczesną technologię do tego, żeby uruchamiać te ochrony rodzicielskie na telefonie komórkowym, na tablecie, w komputerze, również na konsolach gier czy smart TV. Wszędzie tam, gdzie poprzez internet dziecko może zetknąć się z pornografią. Może się to zadziać w sposób nieintencjonalny, a może też no, być już celowym działaniem, które jest na przykład wynikiem tego, że rówieśnicy pokazali w szkole pornografię. Często to się odbywa bez wiedzy rodziców, a właściwie tak, przeważnie. Stąd apelujemy do nich, że tak naprawdę najlepszym zabezpieczeniem tutaj jest rozmowa z dzieckiem. To, żeby być obecnym w jego życiu, wiedzieć, co dziecko interesuje, czego poszukuje i przede wszystkim, żeby nie odczuwało pustki i nie szukało jej wypełnienia w internecie, bo tam niestety oprócz dobrych rzeczy znajdzie te szkodliwe. No właśnie, to jest ten problem. A proszę mi powiedzieć, oprócz tych zagadnień, o których rozmawiałyśmy, czyli wykorzystywaniu seksu, w reklamach seksizmu, o tej dziecięcej pornografii, wróćmy jeszcze do reklam. A co jeszcze takiego nieuczciwego jest w reklamach w obrocie gospodarczym? Na co wypadałoby zwrócić uwagę i przeciwko czemu należałoby się sprzeciwiać? Znaczy, jakby złamanie dobrych obyczajów to pojmujemy w dosyć szeroki sposób, bo z pewnością należy powiedzieć tutaj o tym, że trzeba eliminować wszelkie treści, które są wulgarne, seksualizujące, czyli ukierunkowujące naszą świadomość na walor wyłącznie fizyczny, seksualny człowieka i sprowadzający jego godność, wartość do tego aspektu. Z pewnością reklamy, które uprzedmiotawiają i zarówno jeśli robią to w stosunku do kobiet, jak i mężczyzn. My tutaj staramy się reprezentować przedsiębiorców, ale też widzimy bardzo duży potencjał w skuteczności usuwania tego typu materiałów w działaniu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W tym momencie w naszej opinii są podstawy, które umożliwiają usuwanie tych reklam, też w rozpatrywaniu ich jako takich, które naruszają zbiorowy interes konsumentów. Rzeczywistość jest troszkę inna, bo najczęściej jednak tutaj urząd staje w obronie, jeśli jest jakiś konkretny interes ekonomiczny. Natomiast byłoby wspaniale, gdyby do tej naszej też działalności. Zaraz będzie naszym gościem prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Nie omieszkam go zapytać, czy wesprze państwa w tej działalności. Ale wracając jeszcze do tego procesu. Stowarzyszenie ten proces, bo jeżeli spotykamy się oczywiście z procesami, które dotyczą nieuczciwej konkurencji w reklamie, ale to przeważnie tak, jak ktoś mówi, że mój produkt jest najlepszy, albo jestem bezkonkurencyjny, albo inni są B, no to wtedy przedsiębiorcy z tej samej branży czują się urażeni i sprawę wnoszą albo do Rady Etyki, albo nie wiem, czy nawet do sądu, ale najczęściej przedsiębiorcy nie reagują na takie rzeczy jak państwo. Nie reagują, no z prostego względu. Są zajęci robieniem biznesu, są zajęci sprawami prowadzenia firm, natomiast wchodzenie w spór sądowy tylko dlatego, że ta reklama godzi w dobre obyczaje na przykład, że jest nieetyczna,
No, z pewnością są i tacy, którzy by podjęli taką walkę w imię ideałów, natomiast no, z braku czasu, myślę, i z ukierunkowania na zupełnie inne rzeczy tego nie robią. Stąd to jest nasze zadanie i my tutaj ich reprezentujemy. Czy ta reklama, o której mówiłyśmy na początku naszej rozmowy, bardzo obsceniczna rzeczywiście, jest czymś wyjątkowym, czy już państwo mają na tapecie kolejne sprawy? Generalnie, jak patrzę na nasze doświadczenia, to widzę, że interwencja z naszej strony, zwrócenie uwagi, kontakt z przedsiębiorcą, czy też z reklamodawcą, skutkuje tym, że ktoś wycofuje się z tego typu kampanii, czy promowania takich materiałów. Bardzo często uchwała Rady Reklamy jest wystarczającym jakimś elementem, który dyscyplinuje i daje sygnał, że trochę przesadziliśmy. Oczywiście nie pociąga to za sobą żadnych kosztów finansowych. W przypadku tej reklamy uznaliśmy, że jest to już naprawdę mocne przekroczenie granic i tutaj warto po prostu pójść o krok dalej i pokazać, że tego typu materiał to nie ma prawa funkcjonować w przestrzeni. Proszę powiedzieć, czy państwo jako stowarzyszenie sami obserwują ten rynek reklam, czy jednak zdarzają się skargi obywateli, którzy czymś są poruszeni i uważają, że to właśnie narusza dobre obyczaje i zwracają się do państwa? No, trochę jesteśmy ofiarami własnego sukcesu, bo o ile na początku inicjowaliśmy akcje konsumenckie, do których zachęcaliśmy naszych sympatyków do tego, żeby właśnie podziałać, dać sygnał odpowiednim instytucjom czy firmom, że nie chcemy takiej reklamy, to w tym momencie my otrzymujemy od nich już konkretne przykłady, zdjęcia, prośby o interwencję. Bo to się nie podoba, jeśli jedziemy na wakacje do Zakopanego i wzdłuż Zakopianki jest masę reklam pokazujących półnagie kobiety, reklamujące w ten sposób na przykład kliniki chirurgii plastycznej. No to może niektórzy wzruszą ramieniem i uznają, że jest to walka z wiatrakami czy coś zupełnie niepotrzebnego. Natomiast my widzimy efekty tego, że jest warto zawalczyć o to, żeby no nie zaśmiecać ani świata reklamy, ani tego, w którym tym bardziej, żyjemy. Że wydaje mi się, że bardziej do nas dociera reklama, która jest zabawna, która jest z dowcipem. Oczywiście, że tak. I myślę, że wszyscy szukamy kreatywności, czegoś, co zaskoczy. I tak tutaj konsumenci dają nam sygnały, że cenią o wiele bardziej tego typu kampanie. Inteligentne reklamy. A my też jako stowarzyszenie no, staramy się wspierać, pokazywać, jeśli tylko życzę takie zatem są. Dalszych sukcesów, aby państwa upomnienia wystarczały i nie musieli państwo z kolejnymi sprawami trafiać do sądu. Choć niestety, jeżeli trafiają, to życzę sukcesów takich jak ten z tą reklamą, od której zaczęłyśmy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję pani dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie.